wyjazd, strzał na brodę i do szatni. No, to skrócę. No i sobie wziąło się to tylko, że to była walka na gołe pięści i te czasy jednak ważą, także ja całe założenie, jakie było do zrobienia, zrobiłem. Mój trener był mega ze mnie zadowolony, że nawet nie musiał mówić mi, co mam robić. Założenie było takie, że go trafię, mam głowę w dół i iść do końca. No i nie pykło. Mój rywal był do zrobienia, tylko że no po prostu nie miałem tego dnia szczęścia w ringu. Tyle zabrakło. Nie umiejętności, nie kardio. Po prostu tego dnia nie miałem szczęścia. Po prostu w walce. Tak, jestem się bardzo dumny, bo pierwszy raz się nie oszukałem. Pierwszy raz nie zrobiłem tego dla pieniędzy. Dziewczatki czekały już na mnie słodycze. I tutaj jestem z siebie bardzo zadowolony, że naprawdę zrobiłem coś dla siebie. Także wielkie brawa dla Pawła. Paweł wyszedł do ringu, dlatego za to szacunek dla niego. Myślę, że też Paweł nie powiedział ostatniego słowa. On mówi czasami, że jeszcze nie wie, nie chce deklarować, ale powiem szczerze, że ja rozmawiam z Pawłem i myślę, że będę w stanie go jeszcze namówić, żeby do ringu Gromdy wyszedł, bo myślę, że i też się dobrze wpisał, na to zasługuje, może walka była krótka, no ale to jest Gromda. Tutaj nie szukajmy dziury w całym, wiadomo, że Paweł jest Pawłem, Pawła nie zmienimy. Myślę, że jego życie, jego przygotowania i nawet te 2 czy 3 miesiące, które w jakiś tam sposób przeformatował w swoim życiu, myślę, że wiele zmieniło. Po Gromdzie troszkę zaginął, ale myślę, że już teraz w tym momencie jest obecny, działamy i dlatego myślę, że tutaj Paweł zasługuje na drugą szansę. Ja bym go nie skreślał, ja go widzę i miejmy nadzieję, że jeszcze w ringu Gromdy go zobaczymy. Słuchajcie, nie zakładam, czy wystąpię, czy nie, ale ja nigdy się nie poddaję, także wszystko w rękach Boga, bo przecież jest święta. Z perspektywy czasu po walce oceniam to bardzo dobrze. No naprawdę bardzo szybko tam się dzieją rzeczy. No i trzeba uważać, żeby nie przyjąć po prostu strzała, który zadecyduje już następne walki o twoje wygrane lub przegrane. Także bardzo mocne rzeczy, tam powiedział. Całkiem inaczej niż w rękawicach. Ja odzyskałem zdrowie. Nie ćpam, nie piję. Czuję się wygrany, będąc tutaj. Życzę wam wszystkiego najlepszego. Może, co możecie dla mnie zrobić? Dziś mam urodziny, więc zaśpiewajmy. 100 lat! No co po walce udzieliłem wywiadów, bo trzeba było powiedzieć parę słów do rzeszy obserwatorów. Podziękowałem za walkę. Nie było wstydu, bo to nie był freak. No i tutaj jestem siebie dumny, także głowa do góry. Przegrałem, ale wychodząc z ringu, wchodząc tam, gdzie czekają fajterzy na swoją kolej, wstali wszyscy, zaślibiliśmy brawo. To chyba wtedy dotarło do mnie, że czy wygrasz, czy przegrasz w Gromdzie, zasługujesz na szacunek. Gromda to jest dla mnie jedna wielka rodzina i każdy, który bił mi brawa, a byli wszyscy zawodnicy, oddali mi ten szacunek, powiedzieli, że z tym, co ja przeszedłem, przyjść tam i zawalczyć, to już jestem, byłem dla nich wygrany i za to wam dziękuję. Odstawiłem jakby narkotyki po przygotowaniu się do walk, który zawsze dawał mi kopa, ale adrenalina, jaka jest na Gromdzie w ringu, jest lepsza od narkotyków, wtedy bym powiedział. Naprawdę, to jest czysta prawda i to są czyste emocje, a nie emocje, które dają ci narkotyki. To było warte gdzieś przy walaniu w ringu. Nie polecam narkotyków. Idźcie na Gromdę, bo to jest lepsze od seksu i narkotyków, które wam mogę powiedzieć. Tak dokładnie, walkę przegrałem, ale wygrałem coś więcej. Wygrałem kredyt jakby życia następny. Wygrałem życie, wygrałem spokój w domu. Odetchnąłem, nabrałem jakieś siły mentalnej i fizycznej. Także dużo mi to dało, ta przegrana walka. Tak jak byłem, czuję się wygrany. Moim zdaniem najlepszą walką, która była na Gromdzie, to była walka Don Diego z Balboą. Była bardzo wyrównana, miała swoje zwroty w walce, a no i później Kubiszyn zrobił to, co potrafi robić najlepiej. Do tego dochodzi aspekt rewanżu, więc wszystko się wiąże w jedno.
Nie ma wątpliwości, że w 2023 roku było wiele pojedynków, które zrobiły na nas wrażenie na tym gromdziarskim ringu, ale wyróżnić trzeba przede wszystkim pojedynek Don Diego z Balboą, czyli rywalizację mistrzowską dwóch zawodników, którzy są na tym topie i którzy pokazali, że jak najbardziej zasługują, aby na nim być. Możemy wiele mówić o tym pojedynku, to co wydarzyło się w ringu to były wzloty i upadki jednego i drugiego, walka do samego końca, do ostatniego tchu. Panowie zostawili wiele krwi na tym ringu, ale też to co działo się w oku, czyli zapowiedzi. Wiedzieliśmy z jakimi zawodnikami mamy do czynienia, to jak reagowali kibice, gdy zawodnicy wychodzili do ringu. To było coś niesamowitego i z całą pewnością będzie to pojedynek, który zostanie ze mną na długo. I to ten trzeba wyróżnić, jeżeli chodzi o 2023 rok, jeżeli mówimy o najlepszym pojedynku. Bo zarówno to, co się działo w ringu, cała otoczka, to było po prostu mistrzowskie. Na końcu panowie właśnie takie mistrzowskie danie nam dali w ringu. Także pojedynek Balboa versus Don Diego. Tak naprawdę wynik tej walki był sporą niewiadomą. Ja stawiałem nieznacznie na Kubiszyna z uwagi na to, że jak mało kto, a właściwie on najlepiej potrafi dostosować się do reguł, które obowiązują w Gromdzie i znakomicie to wszystko wykorzystuje, a przy tym jest twardy, mocno doświadczony, potrafi też mocno uderzyć i nie jest kontuzjogenny, co jest szalenie istotne w tej dziedzinie walki. Jeśli chodzi o same walki, to powiem szczerze, że jest ich wiele, bo na pewno ostatnia Gromda i Gromda numer 15 to kapo Słomka. No, dzisiaj nie jestem w stanie i nie chcę tutaj nikogo wyróżniać i mówić, że ta walka była lepsza, czy ta była gorsza, ale myślę, że kilka walk, które zasługują na miano walki 23 roku, niebawem będziemy też pewnie analizować i powtarzać. Dzisiaj ja mówię, no dla mnie pewnie ta ostatnia Gromda i Słomka kapo to jest walka numer 1 roku 2023. Było bardzo dużo pojedynków, które dostarczały nam emocji, bo możemy mówić o walkach, które nawet jeżeli nie trwały długo, to ich napięcie było dość duże. Ale na pewno jest pojedynek Scarface'a z Łazarem, czyli taka bitka, która naprawdę, jeżeli możemy o czymś powiedzieć i o jakimś pojedynku, to właśnie o tym, że walczyli do ostatniej kropli krwi, do ostatniego tchu, do ostatniego oddechu i zostawili całe serce w ringu, a może nawet coś więcej, bo też kawałek zdrowia. I jeżeli trzeba coś wyróżnić, jakiś pojedynek, to jest właśnie Scarface versus Łazar w 2023 roku. Bardzo dobry pojedynek. No i też chyba trzeba powiedzieć o rywalizacji Słomki z Kapo, czyli Gromda 15. Ostatnia Gromda, rywalizacja, gdy wydawało się, że Kapo już naprawdę nie może, że już jest końcówka jego sił. On się odradzał i cały czas parł do przodu, a Słomka cały czas starał się go ubić, co nie było łatwe. Ostatecznie to Słomka wyszedł zwycięsko z tej rywalizacji, ale była to rywalizacja, o której naprawdę mówiło wiele osób, która zapisała się, jestem przekonany, w historii Gromdy i to też taki pojedynek, do którego będziemy wracać, który będziemy wskazywać właśnie jako ten, gdzie obaj pokazali niezwykły hard ducha i duże umiejętności do tego. Nie chciałbym wyróżniać, który z tych fighterów był najlepszy. Uważam, że każdy z tych zawodników dał coś ekstra, ale trzeba na pewno zwrócić uwagę na zawodnika Gorillę, bo naprawdę fajnie walczy, jest bardzo zawzięty, blisko, cały czas podchodzi pod zawodnika. Wiadomo, on nie walczył w turnieju, ale może, kto wie, czy nie zawalczy w turnieju. Też byłoby ciekawą, fajną walką zobaczyć go właśnie w turnieju. Na pewno na miano czempa zasługuje Mateusz Kubiszyn, wiadomo, niekwestionowany mistrz Gromdy. I takimi kolejnymi zawodnikami, którzy są zaraz za nim, ja tutaj nie chcę mówić, że na drugim miejscu jest Bartek Domali, Gorilla, Scarface, Kapo czy inni, ale myślę, że na uwagę też zasługuje Gorilla, który ma energetykę, na pewno wolę walki, chęć walki, chęć zwyciężenia. Jest Scarface, który też pretenduje do miana jednego z najlepszych zawodników. Wiadomo, przypadek i przegrana z Gorillą siedzi mu w głowie, ale
ale myślę, że dla dobra fanów i kolejnych lat Grondy mamy świetne zestawienia do zrobienia. Dlatego mówię, no tutaj mamy wielu zawodników, ale takich zasługujących na miano tych najlepszych, no to Gorilla, Scarface, Słomka, Don Diego, Bartek Domalik. Tu też nie mam żadnych wątpliwości. Don Diego wyrósł na absolutnego lidera, szczególnie w tej ostatniej walce, kiedy tak naprawdę zniszczył Parobca błyskawicznie i nie zniszczył go siłą fizyczną, nie zniszczył go jakąś brutalną taktyką, tylko szybkością, to co jest szalenie istotne w każdym sporcie walki, a w sporcie uderzanym szczególnie. No i tym, że potrafi dostosowywać taktykę do tego, co dzieje się w ringu. Ta końcówka pojedynku, kiedy po raz kolejny posłał Parobca na deski, najlepiej o tym świadczy. Tak dobrego, tak mądrego Kubiszyna, powiem szczerze, nie widziałem, on robi postępy i to widać jest z walki na walkę. Pytanie, gdzie jest jego pułap, bo na razie tak naprawdę jedynym godnym dla niego rywalem w tym towarzystwie jest wciąż Balboa. No jeżeli mówimy o odkryciu, to chyba trzeba wskazać na Słomkę. Często wypowiadamy się, że turnieje to jest taka furtka do odnalezienia nowych talentów, nowych twarzy, bo mamy już wielu zawodników, którzy się zaprezentowali na Grondzie, których jakoś znamy. Natomiast Słomka to jest ten zawodnik, który przeszedł turniej, który ten turniej zwyciężył, rywalizując z nim naprawdę z mocnymi zawodnikami, bo możemy sobie przypomnieć półfinałowe starcie z Sieniawem, z Arturem Sienko, który zasłynął z jednego z najbardziej brutalnych nokautów w boksie olimpijskim na Mistrzostwach Polski. Także już sam fakt tego pokazuje, że nie była to łatwa droga, a Słomka zwyciężył w turnieju i wiemy, że te turnieje raz są lepsze, raz są gorsze, ale to nie miało w ogóle znaczenia w tym przypadku. Słomka naprawdę zwyciężył w mocnym turnieju, no i swoim pojedynkiem z Capo udowodnił, że to nie był przypadek, że to nie był wyskok. Pokazał naprawdę dobry poziom sportowy, pokazał niezwykłą charyzmę w rywalizacji z Capo. Także jeżeli mam wskazać odkrycie, to powiem, że jest to Słomka, którego odkryliśmy, który stoczył 4 pojedynki, wszystkie zwyciężył. No i czekamy na więcej w 2024 roku. No chciałbym, żeby takie odkrycie wreszcie nastąpiło, bo wprost wciąż czekam na kogoś takiego jak właśnie Don Diego i Balboa. Na początku, kiedy Gromda w ogóle powstawała, wydawało mi się, że takim czekiem może być Tyson, ale jak to się mówi, młodzieżowo wyjaśnił go dosyć szybko Kubiszyn. Natomiast jeśli chodzi o rok 2023, Gorilla na pewno, chociaż jego już znaliśmy wcześniej, natomiast człowiekiem, który po raz pierwszy zobaczyłem w tym roku i który ma potencjał na przyszłość, ale z naciskiem na słowo potencjał, to jest Joker. Znakomite warunki fizyczne, ma za sobą przeszłość bokserską, umie korzystać z ciosów prostych. Jedynie co mnie niepokoi, to że mówi, że najpierw musi dostać, żeby się obudzić. A wiadomo, że w Grondzie jak dostaniesz solidnie, to już możesz się nie obudzić. Diego kontra Goat, walka przede wszystkim pokoleń. Goat już starszy, doświadczony, ale jednak już w jakimś sensie wyboksowany. Don Diego młody, niepokonany, mistrz Grondy, mistrz walk na gołe pięści. Było widać różnicę przede wszystkim wieku, szybkości. Ja bym tutaj nie odbierał jakichkolwiek szans na przyszłość w walce Goata, ponieważ Goat jest zawodnikiem tak samo świetnym, no ale na tle Kubiszyna musiał uznać wyższość i to chyba nie tylko on, tylko każdy, kto z nim walczył. Przed pojedynkiem Mateusza Kubiszyna z Goatem, Don Diego z Łukaszem Parobcem, dużo było dywagacji na temat tego, czy przygotowania Łukasza Parobca to będzie ten game changer w tym pojedynku, bo wiemy, że dla Goata był to w zasadzie pierwszy taki obóz z prawdziwego zdarzenia, w którym postawił on wszystko na jedną kartę. Przygotowywał się tylko do tego jednego pojedynku, poprzedzając to wszystko oczywiście wieloma wojnami na Grondzie, ale to było coś, co było absolutnie priorytetowego dla tego zawodnika. No i zejście z wagi to wydawało się, że jest jego atut, natomiast nie wiemy, jak zakończyłby się ten pojedynek, gdyby faktycznie Łukasz Parobiec miał te 10-15 kg więcej, bo aspektem,
który, dzięki któremu zwyciężył w tym pojedynku Mateusz Dondiego Kubiszyn w drugiej rundzie, była przede wszystkim szybkość. I nie wiemy, czy Łukasz Parobiec, schodząc z wagi, lepiej by się zaprezentował, pokazałby większą wytrzymałość, czy jednak przerodziłoby się to, że jeszcze większą przewagę szybkości miałby Mateusz Dondiego Kubiszyn. Także trudno mówić o tym, czy to zejście z wagą to był dobry pomysł, czy to nie był dobry pomysł. Tak naprawdę w tym pojedynku to był teatr jednego aktora. Mateusz Dondiego Kubiszyn zaprezentował swoje naprawdę bardzo dobre umiejętności, ale na wielu poziomach walki okazał się po prostu lepszym fighterem i to, co mówił Łukasz Parobiec w wywiadach przed walką, że Mateusz Kubiszyn często walczy podobnie, niespecjalnie się zmienia, to było właśnie to, co Gołta zaskoczyło. To były przygotowane akcje przez Mateusza Kubiszyna, to była szybkość, to były trochę takie cechy, które po prostu odchodzą wraz z PESEL-em, a wiemy, jaki jest w przypadku Łukasza Parobca. Natomiast Mateusz Kubiszyn wszystkie te cechy ma, czyli szybkość, eksplozywność, cios. I czasami Kubiszyn, nie chcę powiedzieć, że przeciągał te pojedynki, ale one trwały trochę dłużej. Natomiast tutaj zaprezentował to, co my chcemy oglądać. Skasował rywala w drugiej rundzie i naprawdę pokazał ten zryw, pokazał ten ząb, jak na mistrza przystało. Jeśli chodzi do podsumowanie i komentarz ostatniej walki Dondiego versus Goat, no to myślę, że tutaj pewnie Goat przekombinował, bo Mateusza wiedzieliśmy, na co go stać, wiedzieliśmy, że Mateusz będzie dobrze przygotowany, Mateusz idzie po swoje i obrona tego pasa w jego ustach brzmiała tylko przed walką jako formalność. Jeśli chodzi o Goata, przygotowania najlepsze w swojej karierze, i myślę, że tutaj pewnie został popełniony jakiś błąd, bo moim zdaniem, jeśli Łukasz Parobiec wychodził na świeżość, nie trenował, tak się nie przykładał, był innym Łukaszem niż w tej walce. I tutaj nie chcę nic odbierać Łukaszowi, że Łukasz po prostu źle się przygotował, ale myślę, że też i to ciśnienie, i ta waga tej walki, bo wiadomo, że obrona pasa, no to coś dość dużego. To tutaj nie ma nic wyższego w gromdzie na dzień dzisiejszy, jak walka o pas, i tutaj myślę, że źle przygotował się do tej walki, myślę, że niepotrzebnie aż tak się eksplodował na tych treningach, no i myślę, że ta cała otoczka i ta po prostu ta energia, może nie energia, tylko po prostu to ciśnienie, które było przy tej walce, zrobiło to, że widzieliśmy, że Łukasz Parobiec nie był tym Łukaszem, co był zawsze. No ale tutaj też nie ma co skreślać chłopaka, bo wiadomo, że to jest taka czołówka Gromdy. Miejmy nadzieję, że wróci silniejszy, tak jak to zapowiada, bo śledzę social media zawodników i widzę, że po prostu przygotowuje się, walczy, jest nadzieja, jest wola walki, dlatego myślę, że Łukasz jeszcze powróci i pokaże nam świetne walki. Są takie walki, kiedy zawodnikowi, który ma bardzo dobrą pasę, a takim był niewątpliwie Parobiec, wygrywający ostatnie pojedynki błyskawicznie w pierwszych rundach, wydaje się, że jest w stanie sięgnąć chmur. I faktycznie prawda jest taka, że Parobiec w ostatnich swoich występach prezentował się bardzo dobrze. Oczywiście trudno było to zweryfikować, bo te walki kończyły się szybko, ale widać było, że ma to coś, że poczuł Gromdę naprawdę bardzo dobrze. Tyle, że walka z Kubiszynem to jest zupełnie inna historia. I do tego jeszcze jedna rzecz. Zejście z wagi. Ja jestem w ogóle, jeśli chodzi o te zabawy z wagą, bardzo temu przeciwny. Przez kilkadziesiąt już lat obserwując, komentując boks, czy to olimpijski, czy zawodowy, a szczególnie w zawodowym wiem, jakie to jest niebezpieczne. A więc te zabawy z wagą, i to dotykały najwybitniejszych mistrzów. Ci, którzy kuglują przy tym, słuchając podpowiedzi ludzi z boku, którym wydaje się, że wszystko można. Owszem, można. Można się odwodnić, nawodnić, można zbić wagę. Może się wydawać, że jesteś szybszy, lepszy, ale to tak nie działa.
po prostu jesteś wtedy mniej odporny na ciosy. Tracisz coś, co było twoją wartością, tą dodaną wartością. Myślę, że tak było właśnie w przypadku Gołta, który stracił między innymi odporność. Ale jeszcze raz powtarzam, tak naprawdę nie można z całą pewnością powiedzieć, że ten Gołt przy tych parametrach, które miał wcześniej w walce z Kubiczynem, też miałby coś do powiedzenia, z uwagi na to, że po prostu Kubiczyn zaboksował, zawalczył, że tak to określę, perfekcyjnie, jak na te swoje atuty, które posiada. Wykorzystał je tak naprawdę wszystko. Ringowe IQ, bardzo dobra taktyka i konsekwencja w działaniu. Wszystko wykonał, można powiedzieć, na piątkę, no bo do szóstki to być może dojdzie jeszcze w pewnym momencie w kolejnym roku i wygrał to szybko i bez najmniejszych problemów. Balboa kontra Savage. Oczywiście powrót Balboły, bardzo się cieszę, bo też mu kibicuję. Na początku walki było widać nie do końca taką pewność siebie, ale to było spowodowane tym, że przegrał wcześniej walkę. To na pewno musi potrwać jeszcze z dwie walki, zanim dojdzie do rewanżu z Don Diego. Przynajmniej z mojej perspektywy, z perspektywy człowieka, który też już tak był na tym samym dnie, gdzie znowu wraca i wiem, jak to wygląda. Bardzo ważne jest też odbudowanie siebie, prawda? I Balboa pokazał, że uderzać potrafi, tylko on sam się musi o tym przekonać i uwierzyć w to. Przynajmniej jeśli mówimy o rewanżu z Don Diego. To było takie porównanie Federacji KOC, o której się mówi, że jest najbutelniejsza i Federacji Gromda, która jest, myślę, że najmocniejsza w Europie, jak nie na świecie. Dlatego widzieliśmy tutaj jakość i różnicę. Bartek Domalik wyszedł do tej walki, zrobił, co miał zrobić i po prostu szedł jak po swoje. Savage, wiadomo, że to nie ten poziom zawodnika. Chęć i wola walki z takim zawodnikiem jak Bartek Domalik nie wystarczyła i myślę, że tutaj Savage przejechał się brutalnie i zobaczył tak naprawdę siłę Gromdy, bo nie ukrywajmy, Savage to jest zawodnik, który daje widowiskowe walki, ale z zawodnikami, którzy w jakiś tam sposób są dobrani albo na podobnym poziomie, takim bardziej ulicznym, żeby po prostu wychodzić i się bić, a nie z zawodnikiem, który jest naprawdę czołówką Gromdy, który walczył o pas Gromdy i tak naprawdę jakość sportowa Bartka Domalika jest dużo, dużo wyższa. Nie chodzi tylko o tą wygraną, tylko o pokazanie charakteru i tutaj widzieliśmy, Savage chciał pokazać ten charakter. W tej walce mu się nie udało, ale ja bym tutaj jego nie przekreślał, bo wiadomo, że on daje widowiskowe walki, a to ja zawsze się powtarzam i mówię, że nie zawsze chodzi o werdykt, tylko po prostu o dobrą walkę. I myślę, że Savage jeszcze powróci i będzie nas cieszył i dawał fajne walki. No był kilka półek niżej, tak bym to określił, Savage. Także tutaj od początku stawiałem, że pierwsza runda to będzie wszystko, na co stać Savage'a. Pytanie, czy padnie po pierwszym, drugim, czy trzecim ciosie. Padł dość szybko. No zdecydowanie ktoś taki jak Balboa to jest zbyt wysoka półka dla Savage'a, który jakby dobrze sprzedaje się tam w swoich mediach społecznościowych. No wygląda takiego niezłego okrutnika, ale dopiero w momencie, kiedy będzie walczył z kimś na mniej więcej porównywalnym swoim poziomie. Przy takiej eksplozywności, przy takiej sile uderzenia, dynamice i zdecydowaniu w tej walce na wskroś ofensywnej z kimś takim jak Balboa nie miał ani teoretycznie, ani praktycznie żadnych szans. Troszkę się zastanawiałem, dlaczego tylko Balboa zaczął dość ostrożnie, bo tak naprawdę jest zawodnikiem na wskroś ofensywnym i boksowanie, czekanie na kontrę w jego przypadku to nie jest najlepsze rozwiązanie, kiedy będzie miał do czynienia z zawodnikiem o, powiedzmy, poziom czy dwa poziomy wyższy niż Savage. Jeśli chodzi o czołówkę i tych zawodników, którzy się dobijają do tego najwyższego podium Gromdy, no to wiadomo, jest Słomka, Scarface, jest Gorilla, i jest Archie, jest wielu jeszcze innych zawodników, ale pozostańmy przy Gorilli, Scarface'ie i Słomce. Na pewno perspektywa i nadzieja na przyszłe miesiące, można powiedzieć, że na lata, bo tutaj nie ukrywajmy, bardzo liczymy na tą energię Gorilli, bardzo liczymy na charakter Scarface'a i bardzo liczymy na doświadczenie i wolę walki Słomki, bo widzieliśmy, co ci panowie prezentują. I przede wszystkim na tej
najwyższych szczeblach Gromdy o to właśnie chodzi, bo musimy wyłaniać tych zawodników i pokazywać tą moc. Mamy dzisiaj Domalika, mamy Kubiszyna, mamy Parobca, mamy jeszcze wielu innych zawodników, bo też tutaj zapominamy o Wasylu Haliczu, mamy Wasyla Marcina Wasilewskiego, mamy jeszcze wielu innych zawodników, którzy też się dobijają do tej czołówki i mam nadzieję, że te kolejne miesiące i pokażą, że ci panowie też to, na to zasługują. Po prostu musimy teraz wyłaniać tych zawodników, żeby po prostu dawać tą energię. Jednym z takich zawodników w 2023 roku, którego z całą pewnością trzeba wyróżnić, jest Paweł Gorilla Werszynin, czyli zawodnik, który legitymuje się rekordem 3 zwycięstw i żadnej porażki i ma na swoim koncie naprawdę 2 mocne statementy w 2023 roku, bo są to zwycięstwa w pierwszej rundzie nad Capo i Sivollo. I Gorilla to jest być może zawodnik, który troszeczkę odbiega warunkami fizycznymi, ale on ma inne argumenty, którymi właśnie te braki fizyczne jest w stanie nadrobić. I jeżeli patrzę sobie na Gorillę, to myślę, że w 2024 roku chciałbym go zobaczyć w rywalizacji z najlepszymi. Być może w turnieju, bo wiemy, że zwycięstwo w turnieju to jest zawsze udowodnienie czegoś, ale póki co Gorilla kroczy przez superfighty i może taki jest właśnie na niego pomysł. I może teraz Gorilla powinien rywalizować już z trochę lepszymi zawodnikami, z tymi zawodnikami, którzy po prostu znajdują się w czołówce rankingu. Także ja jestem bardzo z optymizmem patrzę na to, jaka jest przyszłość Gorilli, bo to jest zawodnik, którego ja bardzo lubię przez to, jaki on styl walki prezentuje i po prostu chciałbym go zobaczyć w walkach z najmocniejszymi w przyszłym roku. No myślę, że z tej grupy zdecydowanie największy potencjał ma Gorilla, choć jeszcze raz powtarzam, jestem bardzo ciekawy, jak on będzie sobie radził z zawodnikami, którzy do zdecydowanie lepszych parametrów fizycznych od niego dodadzą jeszcze umiejętności, twardość, siłę uderzenia i to doświadczenie już wyniesione z Gromdy. A kilku takich zawodników jest oczywiście na czele z tymi liderami, którzy tu decydują tak naprawdę o obrazie Gromdy, o jej, prawda, mistrzowskim poziomie. Chuligani w Gromdzie jest to na pewno zawsze jakiś smaczek dla kibiców, przede wszystkim kibiców piłkarskich, którzy się tym interesują, ale jest to też szansa dla nich, żeby wyszli z tego świata, bo ja zawsze to powtarzam. Ktoś może mówić, Artur, promujesz Gromdę, bla, bla, bla. Promuję, bo jestem też częścią tej Gromdy od początku, ale ja zawsze podchodzę do tego indywidualnie i podchodzę do tego, że promuję, bo wiem, że to jest szansa dla niektórych ludzi. Na pewno większość z tych ludzi zmieniła swoje życie. Mówimy, gdyby nie Gromda, Don Diego też dzisiaj nie byłby w tym miejscu, którym jest w ogóle nie porównując, bo jest kozakiem, tak? To udowadnił w każdej walce, ale dzięki właśnie Gromdzie dostaje walki we Freakach, dostaje walki, może jakaś kiedyś walka w KSW, tego nie wie nikt. Ale gdyby nie Gromda i gdyby nie to, ludzie by go nie znali, więc ta Gromda daje szansę. Oczywiście to jest człowiek, który jest, ciężko pracuje, jest strażakiem, ratuje ludziom życie, a przy tym łamie ludziom nosy, ale legalnie. Ci chuligani, o których wspominamy, czyli Orsu Korsu, Sewycz, Kajfasz, to są zawodnicy, którzy zawsze biją się do końca i ja bardzo lubię tego typu pojedynki, bo są to walki, które są trochę inne, ale które mają bardzo duży ładunek emocjonalny. One bardzo często zmieniają przebieg rywalizacji. Pada jeden, pada drugi. To nie ma większego znaczenia, czy jest chaos w ringu. Może trochę mniej takiego skilla sportowego, ale to nie ma znaczenia. Tam są bardzo duże emocje. Tam jest rywalizacja taka jak na ulicy i takie walki też chcemy oglądać w Gromdzie. Także ja zawsze jakiś pojedynek z udziałem chuliganów na Gromdzie chętnie zobaczę. Szczególnie w superfajcie, bo wtedy nie ma co kalkulować, jest jeden pojedynek i idziemy do końca. I ci zawodnicy często właśnie taką jakość pokazują. Także ja jestem jak najbardziej za tym, żeby faktycznie chuligani zawsze mieli swoje miejsce gdzieś na karcie, bo to jest coś, co ogląda się po prostu z dużymi emocjami. Z tej grupy, o której mówimy, tych powiedziałbym ringowych, no
No nie wiem do końca, co są ringowi chuligani, bo jak ktoś jest chuliganem w ringu, a potrafi sobie znakomicie w tym ringu radzić, to szacunek trzeba mieć, a do tego jak już jest inteligentnym chuliganem, no to już w ogóle może z tego być coś naprawdę dużego. Z tej grupy na pewno widowiskowy jest Savage, tylko jeszcze raz powtarzam, jeżeli dostaje zawodnika, którego zdecydowanie przewyższa, to już jest po nim. Także naprawdę czekamy na, w gromadzie na takiego prawdziwego chuligana, który potrafi jeszcze do tego swojego emploi dołożyć coś więcej czysto sportowego. Wymarzone starcie na 2024 rok. To na pewno Don Diego. Rewanż z Balboą, ale nie od razu. Na koniec roku, a tak naprawdę zobaczyłbym turniej z cyklu najlepsi z najlepszych Gromda, Opasz, mistrza Gromdy, wszystkich tych zwycięzców poszczególnej Gromdy, to bym zobaczył z przyjemnością. No 2024 rok w Gromdzie jawi nam się naprawdę w jasnych barwach. Patrzę na Mateusza Kubiszyna, no i wiem, że ten pas będzie trzeba obronić, a naprawdę są zawodnicy, z którymi jest co robić w ringu. Bo wiadomo, mamy możliwość rywalizacji z Bartkiem Domalikiem. Rewanżowy bój zawodników, których no, trzeba teraz uznać za jedynkę i dwójkę, jeżeli chodzi o Gromdy. Jest też Wasyl Halicz, z którym faktycznie Mateusz Kubiszyn wygrał, ale to był, nawet nie wiem, czy nie był trudniejszy pojedynek niż ten z Balboą. Także to już są dwie walki, które na pewno będą bardzo emocjonujące i myślę, że każdy kibic Gromdy chce takie walki obejrzeć. Kto wie, może rywalizacja Balboa właśnie z Wasylem, to byłby taki eliminator do pasa. To też się jawi jako naprawdę takie bardzo ciekawe starcie, bardzo mocne. I są to zawodnicy, którzy się jeszcze nie mierzyli ze sobą, bo każdy pojedynek Mateusza Kubiszyna byłby faktycznie tym rewanżowym, a takie starcie Balboły z Wasylem, kto wie, to jest naprawdę bardzo ciekawa walka. Chciałbym zobaczyć Gorillę w starciu z kimś naprawdę mocnym. Niedaleko w rankingu jest Łukasz Parobiec, więc może taka walka teoretycznie na odbudowanie z kimś mocnym Parobca, ewentualnie zwycięstwo Gorilli, bo wiemy, że też to by była rywalizacja Dawida z Goliatem, ale trochę przez to lubimy Gromdę. Właśnie też dzięki temu, że te pojedynki są nieoczywiste. Czasami mniejszy wygrywa z większym, albo przynajmniej sprawia mu bardzo dużo problemów, także to też jest ciekawy pojedynek. No i ogólnie właśnie pojedynek Gorilli z kimś z czołówki. Czego oczekiwałbym po nowym nadchodzącym 2024 roku? Na pewno zobaczyłbym walkę Balboa-Wasyl. Ciekawy byłbym, jak to będzie wyglądało, bo widać wyraźnie, że Wasyl się wzmocnił, że jest naprawdę groźniejszy niż był, a był groźny. Ten postęp jego był widoczny w Gromdzie, natomiast później oczywiście rewanż. Rewanż Balboa Kubiszyn, dlatego że z tych zawodników, które miałem okazję od początku prześledzić, od pierwszych gal, to myślę, że właśnie jedyny Balboa jest w stanie na dziś pokonać Kubiszyna. Ale czy pokona, to już jest wielki, wielki znak zapytania, bo jak znam Don Diego, to zawsze coś wymyśli. Na pewno chciałbym zobaczyć walkę Wasyla Halicza, czy to z Bartkiem Domalikiem, czy z Mateuszem Kubiszynem. Być może rewanż Gorilla Scarface. Na pewno jest wiele takich zestawień, które na pewno zaskoczą kibiców i będziemy chcieli je zrealizować w 2024 roku. I myślę, że to jest taka dobry prognostyk w oczekiwaniu na przyszłą galę nawet, bo myślę, że na tej kolejnej gali już będziemy chcieli w jakiś tam sposób robić fajne i super zestawienia. Mamy już coś na głowie, bo wiadomo, że czas szybko płynie i musimy brać się do roboty. Te zestawienia w jakiś tam sposób już zestawiamy. Dlatego myślę, że jest wiele walk do zrobienia na Gromdzie i pewnie kibice będą z tego zadowoleni. Tacy zawodnicy jak Capo, Mario, Łazar,
to są legendy Gromdy i ja tutaj nie mam żadnych wątpliwości, że tak jest. To są zawodnicy, którzy nie raz, nie dwa udowodnili, że zostawiają absolutnie całe serce, że chcą walczyć, że są postaciami, z którymi też już Gromda jest skojarzona, bo gdy się nie pojawiają i wywiady z ich udziałem, to są zawodnicy, którzy naprawdę mają i duże jakości sportowej, ale też dużo charyzmy. To są ludzie, których, no tak jak wspominałem, chyba możemy nazwać legendami organizacji, plus do tego każdy z nich zostawia 100% w ringu. Każda walka z udziałem tych zawodników to jest coś naprawdę dużego, bo ostatnio Capo ze Słomką, Łazar ze Scarface'em, ostatnie pojedynki Maria, w zasadzie każdy naprawdę emocjonujący, interesujący, także ja te stare gwardie chcę oglądać jak najdłużej, bo oni zawsze dają emocje i faktycznie może już nie rywalizują bezpośrednio o pas, bo jeden jest bliżej, jeden dalej. Czasami przegrywali z tymi zawodnikami, którzy faktycznie są teraz na topie, ale to nie ma znaczenia. My chcemy widzieć emocje, chcemy widzieć krew, chcemy widzieć dużo naprawdę jakościowej walki na gołe pięści, także ci zawodnicy nam tego dostarczają na 100%. No na pewno ta stara gwardia, Mario, Capo, Łazar daje ten ładunek emocji. Pamiętamy jeszcze Gromadzkiego, dawniej dawali ten ładunek emocji, mimo oczywiście w różnych elementach tej walki na gołe pięści swoich braków. No, mam jakiś szczególny sentyment do Maria, ponieważ to jest taki zawodnik, który no, wnosi naprawdę tyle serca do ringu, ile sam waży, a waży sporo, no, kawał chłopa. Chociaż w tym ostatnim pojedynku, którym się pokazał na ostatniej Gromdzie, troszkę gdzieś głowa się zagrzała dosyć mocno, mimo że ten pojedynek oczywiście wygrał, ale miał tam spore kłopoty. Gdyby rywal nie osłabł kondycyjnie, to bardzo prawdopodobne, żeby ten pojedynek przegrał, choć w przypadku Maria nigdy nie wiadomo, bo on zawsze walczy do końca, nawet jak pada, to wstaje i bije się dalej. I myślę, że on wciąż jeszcze będzie na Gromdzie pokazywał się z dobrej strony. Z kolei Capo toczył chyba najkrwawszy pojedynek ostatnich miesięcy w Gromdzie. Przegrał, ale ten jego upór w dążeniu do celu naprawdę był nieprawdopodobny i przecież tam niewiele brakowało, żeby on przechylił szale na swoją korzyść. No ale myślę, że jak spojrzał później w lustro, to pomyślał, po co ja to robię, ale myślę, że on jeszcze wróci i pokaże swoją tą ambitną twarz już bez tych ran i liczę na to, że zwycięską twarz. Łazar, Mario, Capo, są to wizytówki Gromdy tak samo. Zawodnicy, którzy może nie mieli tyle szczęścia albo i tyle umiejętności, żeby dojść tam, gdzie jest choćby nawet Don Diego, Balboa, ale zawsze zawodnicy, którzy identyfikują się z Gromdą. Gromda bez nich by nie istniała. I uważam, że zawsze jak wychodzą, to albo mocno biją, albo walczą do samego końca. Także nie wyobrażam sobie Gromdy też bez ich udziału. Mecze międzypaństwowe to jest w ogóle piękna tradycja. Pamiętam, jaką cieszyły się ogromną popularnością mecze bokserskie przed laty, no ale trochę czasu upłynęło. Ja sądzę, że taki mecz Polska-USA to byłoby coś naprawdę wielkiego, tym bardziej, że tam te walki na gołe pięści, choć troszkę przy innym regulaminie, z podziałem na kategorie wagowe, są rozgrywane. Miałem kilka takich gal BKFC komentować i też tam znalazłoby się naprawdę z tych cięższych kategorii kilku bardzo dobrych zawodników. A myślę, że taki mecz cieszyłby się naprawdę dużym zainteresowaniem, gdyby to jeszcze był mecz i rewanż. No, fajna historia, ale jeśli chodzi o Wielką Brytanię również nie mam problemu, bo na Wyspach Brytyjskich też by się znalazło takich amatorów, którzy potrafią bić się na gołe pięści z całą pewnością wielu. Także to jest chyba dobra wskazówka na przyszłość. Oczywiście mecz Polska kontra Anglia, czy Polska kontra USA, ja już chyba w wielu wywiadach nawet mówiłem, kierowałem słowa do Mariusza. Mariusz, nie czekaj, bo naprawdę Gromda dzisiaj się rozwinęła na tyle. Ludzie, którzy pracują przy tej Gromdzie, zawodnicy, my,
bo tak samo jesteśmy częścią tej gromady, zrobiliśmy kawał dobrej roboty. Gdyby nie widowiskowe walki zawodników, też ludzie tego by tak chętnie nie oglądali. To zawodnicy są sercem gromady, a wy jako działacze powinniście już dawno ruszyć na angielski rynek i uważam, że jest to na pewno jakaś część albo duża możliwość odniesienia sukcesu. Przede wszystkim Anglicy waleczni strasznie, Polacy tak samo i zrobić turniej najlepsi z najlepszych, mówię, od nas na zawodników z Anglii. Z przyjemnością. My jesteśmy patriotami. Ja jestem patriotą. Ja uwielbiam takie mecze jak Polska-Niemcy, Polska-Rosja. To są zawsze mecze, w których ja nie oglądam piłki nożnej na co dzień, a zawsze jak jest taki mecz, ja siedzę przed telewizorem i kibicuję. Nie wiem dlaczego, ale tak jest. Ja dużo oglądam rywalizacji na gołe pięści poza granicami naszego kraju i nie mam wątpliwości, że my mamy najlepszych zawodników w walkach na gołe pięści, bo oglądam różne organizacje, nie tylko w Europie, ale też w Stanach Zjednoczonych i tam faktycznie czasami rywalizują zawodnicy z taką mocną sportową przeszłością, ale to nasi bijocy, jestem przekonany, że w większości tych starć wyszliby obronną ręką, bo przypominamy sobie historię, jak Bartek Domalik, Balboa, rywalizował z Markiem Godbirem, czyli mistrzem walk na gołe pięści oraz zawodnikiem, który bił się z powodzeniem w UFC. A nie miał większych problemów, koniec końców Bartek Domalik, aby zdominować Amerykanina i zwyciężyć z nim. Także no, jeżeli patrzę sobie już na rywalizację z takim zawodnikiem, a naprawdę bardzo mocny gość w walkach na gołe pięści, to nie mam wątpliwości, że ta czołówka gromady, gdybyśmy mieli zestawić, nie wiem, 8 zawodników, czy 4 powiedzmy, rywalizację 4-4, no to faktycznie może taki pojedynek Polska kontra Stany Zjednoczone, być może Polska kontra Anglia, bo faktycznie ci Anglicy tę liczną reprezentację w walkach na gołe pięści również mają. No ale widzimy, że często zawodnicy, którzy faktycznie przyjeżdżają, troszeczkę od tych naszych się odbijają i jeżeli miałbym wskazywać, no to raczej byłbym spokojny o wynik takiego starcia, gdybyśmy faktycznie my wystawili taką najmocniejszą naszą reprezentację w potencjalnych rywalizacjach z innymi krajami. Jeśli chodzi o najciekawszy knockout, to myślę, że na taki zasługuje knockout Bartka Domalika na Savage'u, bo widzieliśmy co Bartek zrobił z Savage'em. Savage już niestety nie był w stanie się podnieść i myślę, że ten knockout tak mi najbardziej zapadł w pamięć. Myślę, że było wiele więcej jeszcze tych knockoutów, ale ten, który pamiętam najbardziej, ostatnia gala Domalik-Savage, to myślę, że taki knockout na zakończenie roku. Ja lubię mańkutów, a więc pięściarzy, którzy potrafią wykorzystać swoją odwrotną pozycję. W tym przypadku mnie zawodników na gołe pięści Tygod Parobiec w tej walce z French Wikingiem. To jego akcja, kiedy kończył lewym sierpowym, to taka klasyka, powiedziałbym, walk na pięści. Czy to w rękawicach, czy na gołe pięści, to mniej więcej zawsze wygląda podobnie. Jak się strzeli dobrze lewym sierpem, to rywal pada. Co wcale nie oznacza, że jak uderzysz prawą ręką, to nie pada, też pada, ale mówię, tutaj zwróciłem uwagę na i zapamiętałem chyba najbardziej Parobca właśnie z tego knockoutu. Ale też z całą pewnością trzeba wskazać na to, jak Rambo uporał się w pierwszej ćwierćfinałowej walce z Wilkiem i tam bezpośredni prawy w okolice oka wszedł naprawdę czysto i zostawił duże ślady na twarzy jego oponenta. Także jeżeli miałbym wskazać, to właśnie knockouty Rambo i Bartka Domalika z gromady numer 15, to były te knockouty, które faktycznie zapadły mi w pamięci. Ale w tej awanturze pada Popek. I teraz co tu się wydarzy? Czy powróci do walki Popek? Naruszony jest Paweł Mikołajow. Ale to jeszcze prawy. Na dosłatkę. To może być koniec tego pojedynku. Zobaczymy, czy powróci na nogi jeszcze Kajfasz. Nie będzie w stanie tego zrobić. Nie będzie w stanie. Ale teraz ten lewy dochodzi do głowy, bija syka, chaotyczna, natomiast widać sporo siły, są ciosy, brutalne uderzenia, koala poczuje, i obrywa Archie, trafił króciutkim ciosem, ostatnie sekundy, pewnie powróci na nogi. Ale Archie ma dość, koniec
zamroczony w tym momencie. Nie, co się dzieje, tak co się dzieje, to była egzekucja. Tak naprawdę był nokautowany stojąc. Widziałem sporo takich nokautów, ale w rękawicach. Natomiast tu ewidentnie prawy się powie na odejściu. Oh my! He just got dropped! Miku flat on his back, and he is bleeding severely now. I'm a beast, I believe it. Nie umie to dzieje! Ale to akcja! Prawy, lewy, sierpowy! I znalazł! Fantastycznie zaczął akcję prawym bezpośrednim uderzył lewym sierpem. I po tym lewym sierpowym padł na deski. I'ma hold it down for the block. No. Ale od razu odpowiada. Ale szpitka, ale szamatura w krótkim beznadzie. Ale nie to rozpoczął gorilla. Ale on był brutalny, to jest koniec tej walki. To jest momentalne. No proszę, wszystko się zmieniło. Na 20 sekund przed końcem. Moim zdaniem to wszystko. Może nie wrócić do rywalizacji. Nie, absolutnie nie wróci, koniec. Jest po wszystkim! Oh! What a combination by Balboa and Savage! Face plants in the ground of the ring! He's never been knocked out! Dobry prawy na dół i trafi! Ależ to jest serii! Coś nieprawdopodobnego! Tak jest, prawy na korku, drugiej prawy sierp na górę. I co? Koniec, proszę Państwa, nie jest w stanie kontrolować tego pojedynku. Drodzy gromdziarze, gromdziary i wszyscy kibice Gromdy. Na te zbliżające się święta dużo zdrówka, uśmiechu, zadowolenia z bliskich, z przyjaciół i wszystkiego dobrego w nowym roku. Chciałem życzyć wszystkiego najlepszego zawodnikom z Gromdy, ludziom, którzy tam są i nam pomagają, obserwatorom, fanom Gromdy, moim fanom. I chciałbym was przeprosić za moje ostatnie wybryki, które nadpierdalałem tam, tatuując sobie twarz i gdzieś tam rzucając jakieś obraźliwe rzeczy co do moich fanów. Bardzo, bardzo przepraszam. Życzę wam wesołych świąt. Widzimy się następnym razem. Wszystkim kibicom walk na gołe pięści Federacji Gromda życzę wszystkiego najlepszego w te święta. Zdrowia, szczęścia, bo to jest najważniejsze, ale zdrowie i jeszcze większych emocji w nadchodzącym roku. Cóż mogę życzyć na nadchodzący rok? Przede wszystkim ogromnych emocji na ringach Gromdy i najlepiej samych nokautów. W tym 2023 roku przeżywaliśmy wiele emocji na gromdziarskich ringach, także tego życzę Państwu i sobie w 2024 roku oraz dużo szczęścia, zdrowia, gromdziarskich emocji i widzimy się już w przyszłym roku. Gorących świąt przepełnionych miłością i pamiętajcie, rybka lubi pływać. Gromda. Nie ma miękkiej gry.